Cześć, z tej strony Agata Sędzak-Pogorzewska z Akademii Media Project Group, a to jest trzeci odcinek Dzień Dobry Marketing. Dzisiejszym tematem jest e-commerce dopięty na ostatni guzik. Zwyczaje Polaków zmieniają się, a zainteresowanie zakupami w sieci stale rośnie, rozszerzając się także na nowe obszary. Nawet branża, które dotychczas były zdominowane przez sprzedaż offline, pojawia się chęć digitalizacji. Firmy musiały dostosować się do nowych potrzeb konsumentów i zainwestować w rozwój kanału e-commerce. Podczas lockdownu dla wielu przedsiębiorców nieposiadających tego kanału był to trudny okres. Błyskawicznie zakładali sklepy internetowe, aby ratować swój biznes. Kluczową rolę odgrywają dopracowane rozwiązania e-commerce. Firmy powinny kłaść większy nacisk na optymalizację sklepu pod kątem SEO i UX, tak aby zakupy były bezpieczniejsze, bardziej intuicyjne oraz wygodniejsze. Podczas gdy SEO mierzy wyniki i pracuje nad intencją wyszukań, UX koncentruje się na mierzeniu działań i zarządza oczekiwaniami użytkowników. Zarówno UX, jak i SEO mogą napędzać sobie dodatkowego, cennego ruchu. Konieczne jest również usprawnienie procesu obsługi klienta za pomocą czatu online z konsultantem, chatbotów, które będą reagować na najczęściej zadawane pytania lub pomogą w procesie reklamacji lub zwrotu. Ważne również będzie przygotowanie strategii dotarcia do klientów offline'owych różnymi kanałami, uwzględniając SMS-y lub newslettery, tak aby skierować największy ruch do naszego sklepu internetowego. Pozytywne doświadczenia z zakupów internetowych sprawiają, że aż 91% ankietowanych w badaniu nie przestanie korzystać z tej formy nawet po ustaniu pandemii. Zadbaj o swoją witrynę internetową oraz jej optymalizację. Zgłoś się już teraz do Akademii Media Project Group i skorzystaj z fachowej pomocy profesjonalistów. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w każdy wtorek. Cześć!